Siemaneczko, ziomeczki, dzisiaj porozmawiamy o bezsensownych rzeczach w Naruto. Zapraszam. Zanim oczywiście zaczniemy, przedstawiam wam komentarze, które sprawiły, że Tobirama się uśmiechnął. Dzięki też za wspierających ten kanał. I tak oto przechodzimy do kolejnego filmiku, w którym przedstawię wam tym razem bezsensowne sytuacje czy rzeczy w uniwersum Naruto. Część z nich podsunęli mi widzowie, także dzięki. Pierwszą taką rzeczą są zakazane techniki, czyli kinjutsu. Co zabawne to, że wiele osób zna takie techniki i mimo tego, że są zakazane, nie ma żadnych kar za to, że takowych się używa. Trochę mija się z celem stwierdzenia, że są one zakazane. Takie techniki to chociażby Kagebunshin no Jutsu, Rasen Shuriken czy Omote Renge. W świecie Naruto zakazane techniki, choć zakazane, są używane praktycznie codziennie, bez żadnych konsekwencji. Jest to nadzwyczajnie głupie moim zdaniem. Drugą rzeczą, a raczej sytuacją, jest zwój zapieczętowany przez Hashiramę, w którym znajdowała się m.in. właśnie technika z klonami. Sam zwój miał jakieś tam zastosowanie i fajnie, mimo wszystko lepiej by było, aby takie techniki nie ujrzały światła dziennego, więc zamiast go tworzyć, wystarczyło go nie tworzyć. W tym samym momencie niektóre techniki zostałyby po prostu zapomniane. Nie wspomnę już o tym, że Naruto ukradł ten silnie strzeżony zwój. Uczeń Akademii nie posiadający żadnych umiejętności ukradł zwój z niebezpiecznymi technikami. Sounds good, man. Jeśli już jesteśmy przy klonach, to powiem wam, że tą sekretną technikę przedstawiło nam ponad 40 osób w anime. Nieźle jak na kinjutsu. Zostając jeszcze przy początkach pierwszej serii, dodam, że rangi w Naruto to jest jakiś kabaret. Mizuki, czyli znacznie wyższy rangą niż Naruto, który wtedy nawet nie miał żadnej rangi, został przez niego pokonany. Mamy o wiele więcej takich przypadków. Iruka jest mocno useless, choć do tego moglibyśmy jeszcze przyjąć łatkę nauczyciela, więc okej. Jednak mamy takie Anbu, które to jest specjalnym elitarnym oddziałem i przydzielani są przez Kage. Jednak bardzo dużo razy zostawali oni pokonywani przez totalnych no-name'ów nieposiadających wysokich umiejętności. Itachi oraz Shisui jako dzieci byli w stanie pokonać trzech Anbu bez większego wysiłku. Jasne, niektórzy mogą się kłócić, że rangi nie polegają tylko na sile, ale też inteligencji i wykorzystywaniu swoich możliwości. Jednak mimo wszystko, czym większa ranga, tym postać powinna też być silniejsza, poza małymi wyjątkami. Czwartą już sytuacją, jaka następuje, to ukryte wioski. Jest to bardzo śmieszna nazwa na dosłownie miasto, które można by zobaczyć z kilometra. Wioski, które posiadają masę mieszkańców i wyryte na potężnych górach twarze Hokage, to rzeczywiście coś, co można by zaliczyć do ukrytych. Co więcej, nie jest tak tylko z Konoszką, a dosłownie każdą inną wioską. Są one przepotężne, a z ukrywaniem nie mają nic wspólnego. Co więcej, już na samym początku Kakashi tłumaczył dzieciakom, jakie są kraje i wioski, więc tak średnio, skoro każdy o nich wiedział. Kolejny przykład to ninja i chodzi mi tu o samą nazwę i jej znaczenie. Jak możemy się dowiedzieć na samym początku na próbie z dzwoneczkami ninja, to cichy wojownik, który się ukrywa i czeka na dogodny moment, w którym ma pewność, że zrani czy po prostu pokona przeciwnika. I w zasadzie na tym się kończy ich skrycie. Po czym następują wybuchy, meteoryty, techniki polegające na destrukcji całych wiosek i darcie mordy jak najgłośniej się da. Przez resztę anime prawie nigdy nie ma już żadnych skradanek, a są to raczej walki face to face. To, o czym już kiedyś mówiłem w odcinku dotyczącym dysproporcji w Naruto, to techniki, które są na początku strasznie mocne, jak na przykład Rasengan, który potrafi usiać spustoszenie nagle po kilkudziesięciu odcinkach, jest mocno średni. Oczywiście w porównaniu do innych technik jest już słabszy, ale nie powinien tracić swoich podstawowych wartości, a tak niestety się zdarza. Trochę tak, jakby ludzie z pokolenia na pokolenie mieli większą odporność na różne techniki. Przedstawiłem wam moje spostrzeżenia, które sobie przypomniałem i zauważyłem, a teraz pokażę wam, co odkryliście wy. Itachi Uchiha pyta, dlaczego Kakashi kopiuje tyle technik, a w ogóle ich nie używa. I jasne, nie każda z tych technik była lepsza niż jego Raikiri, jednak znał on ponad 1000 technik. Czy ktoś potrafi wskazać chociaż kilka tych skopiowanych, prócz tych na początku z Zabuzą? Ja osobiście nie pamiętam. W dodatku używanie wiecznie jednej techniki, jaką było Raikiri, eliminuje efekt zaskoczenia. Jakby tego było mało, jego nazwa to kopiujący ninja.
a posiadacze Sharingana robili to zawsze bez żadnego problemu. Zabawne, że został tą nazwą określony ktoś, kto nie był z klanu Uchiha. Stefan Toziomal zadał naprawdę wiele pytań. Nie będę poruszał wszystkich, ale macie tutaj chociażby jedno, czyli jakim cudem Yagura ma wnuka w Boruto? Hej, nie mam pełnych informacji, nie powiem wam, czy to jest możliwe, czy nie, ale wydaje się to strasznie nieprawdopodobne. Yagura był bardzo młody w Shippudenie, do tego musiałby spłodzić dziecko, jako młodzian. Później jeszcze jego dziecko musiałoby zrobić kolejne dziecko, które jest jeszcze starsze niż Boruto. To się mocno kupy nie trzyma, ale logika w Boruto jest mocno zachwiana, więc może przemilczmy ten temat. Człowiek anonim pyta, dlaczego krzyczą nazwę techniki, jak ją wykonują. I to jest pytanie trochę łączące się z tym, co mówiłem o byciu ninja, którzy powinni być cicho, dyskretnie badać sytuację i atakować, kiedy to ma największą skuteczność, a tu wyskakuje taki naruciak i krzyczy Rasengan! Po pierwsze, jest to głośne. Po drugie, mówi przeciwnikowi, czego będzie używał. No trochę bez sensu. Na ekranie macie komentarz Kelly'ego. Osobiście nie pamiętam tej sytuacji, ale wydaje się strasznie śmieszna. Anbu nie znający Hokage, których podobno znają wszyscy. Charlotte Hatake porusza temat, dzięki któremu ja sam miałem stworzyć ten odcinek, czyli kula używana przez Hiruzena, w której podglądał, jak Naruto ucieka ze zwojem i tym podobnie. Później użył jej jeszcze chyba z dwa razy, a następnie już nigdy się nie pojawiła. Zabawne, skoro mógł w niej zobaczyć, gdzie jest i co robi Naruto, mimo tego, że nie wiedział, gdzie jest. Była to naprawdę mocna rzecz, a nigdy później nie została już użyta. Dlaczego? Nie wiem. Demzit pisze o śmierci Neji'ego, że była najbardziej bezsensowną śmiercią w całym Naruto. Kompletnie się z tym zgadzam. Zginął w chyba najgorszym momencie, jego śmierć była niepotrzebna, pomijając już to, że Naruto jako dziecko został przez Sasuke przebity Chidori i nie zrobiło mu to za dużo. To miałby zginąć od takiego ciosu w tamtym momencie? Poza tym Neji nawet się nie bronił, po prostu został żywą tarczą, a później już martwą. Grzeczny widz mówi o tym, że Sasuke chciał zniszczyć Konohę z powodu Itachiego, gdy tymczasem on robił wszystko, by ją bronić. Moim zdaniem Sasuke ciągle szukał tylko pretekstu, żeby coś zrobić z tą wioską. Jego intencje w tamtym momencie po prostu się posypały. Niby chciał spełnić wolę brata, a z drugiej strony robił całkowicie coś przeciwnego. Kubas również podał kilka przykładów, ale najśmieszniejszy moim zdaniem jest ten, w którym Naruto jako samotne dziecko nie próbował dowiedzieć się, kim jest jego ojciec i matka. Jasne, i tak by zapewne nikt mu o tym nie powiedział, ale on nawet nie próbował, a cała wioska wiedziała, kim byli jego rodzice, mimo że był zakaz mówienia właśnie o tym. W końcu wiedział, jakie ma nazwisko, ale nie wiedział, kto należał do klanu Uzumaki. No trochę beka. Ashizura pisze, że na gościa spadł ogromny głaz, zniszczył mu połowę ciała, ale oczko zostaje jak było. Rzeczywiście, nigdy tego nie zauważyłem, a jest to naprawdę zabawna kolej rzeczy. Oczy w tej bajce są tak ważne, że nic się z nimi nie dzieje. Ludzie w Naruto wymieniają się nimi jak żarówkami. Wystarczy je komuś wyrwać i po prostu wsadzić w swoje oczodoło i gotowe, a medycyna ciągle jest tak w plecy. Nostral znów napisał śmieszną rzecz. Wybaczcie, ale jak piszę ten scenariusz, to nie mogę przestać się śmiać. To było bardzo dobre spostrzeżenie. Itachi wybił cały klan prócz swojego brata, który akurat był poza domem. I tylko on był poza domem, tak? Inni widocznie nie mieli żadnego życia i woleli wiecznie siedzieć na chacie. Już wiemy, skąd przydomek piwniczak, co mu mordę obito. To po prostu przypadłość klanowa. Miłosz się zastanawia, dlaczego Naruto zawsze mieszkał sam. No każdy z nas wie, nie miał rodziców, ale co do cholery jasnej wpadło do głowy takiemu Hiruzenowi, żeby trzymać dzieciaka od zawsze w samotnym domu bez nikogo. Miał się nim zająć i jasne, po części się nim zajmował, ale no nie powiem, żeby to było najlepsze posunięcie. Cruz ponownie dał nam przykład całkiem bezsensownej sytuacji z Naruto, gdzie Minato po Edo Tensei zdobył tryb Kuramy bez w sumie żadnego wysiłku, gdzie Naruto się męczył sporo czasu, aby to osiągnąć. Był to bardzo sztuczny boost mocy, zresztą pewnie nie pierwszy i nie ostatni. I to by było na tyle w tym filmiku. Daliście jeszcze dużo przykładów, ale nie chcę, żeby to wszystko trwało pół godziny. Jeśli chcecie drugą część, wbijcie 3 łapki w górę, a zrobię następny. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!